No i mam nowość, z której bardzo się cieszę i pokładam w niej wiele nadziei. Ale najpierw intro. Dzień dobry. Mam taką nowość, tak jak powiedziałem kilka sekund temu, która mnie bardzo cieszy. A więc to będzie mój pierwszy raz z producentem mydeł, wód po goleniu, nie wiem czy jeszcze coś tam produkuje, hiszpańskim producentem, który się nazywa Los Jabones de Joserra. Los Jabones de Joserra. Na razie zakupiłem dwa mydełka. Jedno to jest Gredos, tak ono sobie wygląda, a jedno to jest Space Apple, tak wygląda. I z racji tego, że ja mam mało tych mydeł, co zawsze powtarzam, ja już sobie tak to wmówiłem, że ja wiem, że ja mam ich mało, dostałem w tym samym dniu, a dokładnie po rozmowie z kolegą, który ma nick Leszek, który jest na naszym forum Żyd.org. Zapytałem go, co sądzi o tym mydle. On mówi, że jeszcze z niego nie korzystał, ale będzie musiał zrobić trzy golenia. I mówi tak, żeby coś więcej powiedzieć. I mówi do mnie tak, wiesz co Mariusz, ja ci nie będę gadał, ja po prostu ci wyślę próbkę. Niby nie chciałem, a z drugiej strony chciałem. Nie chciałem, bo szczerze mówiąc, ja za próbkami mydle nie przepadam, bo potem zawsze mi się gdzieś zmazują te napisy, potem już nie wiem, co mam, czego nie mam. Ale powiedział, że mi wyśle próbkę i wysłał mi próbkę tego producenta, a mydełko, które on mi wysłał, to jest Sweet and Dandy i z tego mydełka dzisiaj skorzystam, z tej próbki, żeby mi ona po prostu znowu, jak wiele innych próbek, nie uciekła. I to było taką motywacją, jak on mi powiedział, że mi to wyśle, to ja potem pół godziny, godzinę później stwierdziłem, a tak czy śmak, czy mi spasuje, czy nie, to ze dwa sobie kupię, żeby mieć. Jak mi nie spasują, to sprzedam, a jak mi spasują, to tyle mniej potem, żeby to kupić kolejne, żeby mieć ich trochę więcej. No i będziemy wiedzieć, jak to jest. Kolega wysłał mi tę próbkę, wysłał mi jeszcze jedną próbkę, też producenta Zingari, producent, więc nie wiem, co jest grane. I co ciekawe, dorzucił mi dwa opakowania żyletek Triton R3, za co Leszek również potężne dzięki. No, to mnie strasznie też ucieszyło, nawet bardzo mnie to ucieszyło, bo lubię te żyletki, bo mówię, no nastry zielone, nie mam co już liczyć. Więc to gwoli takiego przedstawienia co i jak i zaczynamy golenie. Co na temat tego mydła, nic nie czytałem. Hiszpańskie mydło, chyba z tego co mi wiadomo, nie ma talu. Co mnie bardzo cieszy, bo wszyscy się tak jarają tym talu, że ja po prostu jestem w szoku. Ja nigdy nie zwracam tak uwagi na to, co ma w sobie jakiś kosmetyk, mydło. Mnie po prostu mydło miało spasować i zupełnie mi było obojętne, co tam jest w tym składzie. Ale ostatnimi czasy ludzie, nie wiem, sobie coś tak to talą wzięli do głowy, może faktycznie jest taka wielka różnica. No, nie wiem, to raczej nie ma tego talą, przynajmniej tam nie wyczytałem na tym opakowaniu. Opakowania chyba są, tu teraz znowu nie widzę, w internetach widziałem, albo 125, albo 115 gramów, ale chyba 125. Pudełka plastikowe, coś takiego. W rzeczywistości w tym wielkim pudle jest, się wydaje, że jest tego mydła nie tak za dużo, ale wydaje mi się, że wiem po co jest takie wielkie, żeby ten otwór był duży, żeby można było z niego bezpośrednio nabierać mydło, no czego ja nie robię, bo przy mojej ilości mydeł mam to w nosie, nie chcę moczyć i mówię, i to, no to pięknie pachnie, ten Gredos pachnie pięknie, jest po prostu tak słodki, że wydaje mi się, że aż mi się nos zalepia, jak go wącham. Space Apple pachnie takim pięknym gumolitem. Nie, no może teraz gdzieś tam w głębi może jabłko czuję, ale to wiecie, podświadomie, bo ja mam słaby węch, jakbym nie wiedział, to no to tak nie pachnie za fajnie, choć może przy wyrabianiu, za fajnie dla mnie oczywiście, wiecie, co jest grane, przy wyrabianiu może będzie inaczej, ale ja dzisiaj skorzystam właśnie z tego mydełka i właśnie nawet jeszcze nie nakładałem mydełka, aha, i będę dzisiaj używał szawetki. Niecały dwudniowy zarost, bo chyba ostatnio się goliłem o 19:00.
Teraz mamy, którą mamy? Aj, co mi się tu przełączyło? Ja pierniczę. 16:25, więc no, już prawie dwie doby jak zarost rośnie, jest mały, prawie niewidoczny, za co przepraszam, nie lubię pokazywać filmów z golenia niczego. No coś tu jest, no ale mimo wszystko, ja jestem zwolennikiem tego, że jak ktoś coś pokazuje, no czyli jak myje auto, to fajnie, jakby mył brudne, jak się goli, to fajnie, jakby miał zarost. Jak coś maluje, to fajnie, jak coś jest niewymalowane. No i tego rodzaju mam podejście, więc tutaj taki króciutki ten zarost, ale chyba coś tu jest. Dobra, proszę Państwa, nabieram tego mydełka, czyli Los Habones de Joserra i to jest Sweet and Dandy. To jest, no opakowania nie mam, ale tu gdzieś u góry pokaże się. Albo już się wcześniej pokazało, jak wcześniej mówię, pokaże się, jak to mydełko wygląda. Ja teraz nabieram to mydełko plastelinka i to taka nawet powiem Wam szczerze, że nawet nie plastelinka, to jest taki kremik, tylko taki twardszy kremik, więcej go dałem, to może wykorzystam go jeszcze do, taki kremik Wam powiem, kremik, taki twardy kremik. Ale jak już się go ma ugnieść palcem, to już go nie, trudno ugnieść w tę miskę, gdyż on się lepi do palca. Ale ja palucha przepłukałem. Jest tutaj bardzo fajny, przyjemny zapach, ale taki powiem Wam delikatny. Nie wiem. Bardzo ładny. Naprawdę bardzo ładny. To jabłko, to Space Apple w porównaniu do tego, czy do tego Kredosa. Gredosa to Sweet and Dandy, tak? Sweet and Dandy, tak sobie tu flamastrem popisałem, bo kolega Leszek napisał mi odręcznie na kartce papieru piórem, co jest 5. Napisał mi, że ciemniejsze mydło to jest właśnie ten Joserra, a jaśniejsze to Zingari. Co się mówię, ręcznie, kurde, piórem na ładnej takiej karteczce, takiej Ekri, taki, no kurde, powiem Wam, są jeszcze ludzie, co na takie rzeczy zwracają uwagę. Ja zwracam, ale jak sam bym miał robić coś takiego, moje lenistwo nie pozwala mi na takie rzeczy. Choć korzystam z pióra. Bliżej twarz. Nie korzystam dzisiaj z kuba, bo chcę to mydełko poznać. Po goleniu użyję, oczywiście pędzel, który użyję dzisiaj, to jest pędzel, który się zwie SV, czyli Saponificio Varesino. Po goleniu użyję dzisiaj wody Couto. O proszę, taka sytuacja. I użyję standardowo Phoenixa. To jest serum Phoenixa bez dodatków mentolu. W łazience już chwilę czasu spędziłem, bo głowę goliłem zanim się tu pokazałem. Mydełko grzmotnięte do michy. Pędzelek się moczy, więc już przestaję go moczyć. I próbujemy wyrabiać. Pięknie pachnie. O, bardzo ładny zapach. Powiem szczerze, jakby mi to mydełko spasowało, to jest szansa, że sobie właśnie... Oj, powiem Wam, że wodę od razu... To powiem Wam, że sobie właśnie... Jak mi to mydełko spasuje oczywiście, to sobie właśnie to mydełko o tym zapachu zafunduje. No ale zobaczymy, czy mi spasuje, jak to będzie wyglądać. Powiem Wam też, że oglądając na YouTube'ach filmy z tym mydełkiem, to tam ludzie tego mydełka w ogóle nie wyrabiają w miskach, przynajmniej ja nie trafiłem na nic takiego, tylko wszyscy grzmocą, wszyscy, i tak by chyba też było, bo powiem Wam, że one tu się nie spienia, a robi się po prostu takie masło jak jasny pieron. I to bardzo, bardzo takie masło, że oj, muszę dodać tu wody. Zobaczymy, czy ja dobrze to robię w ogóle, czy nie lepiej takim masłem przyłożyć do twarzy i na twarzy po prostu po tym aplikować wodę. Ale powiem Wam, tak tłuste, że jestem w szoku. Może dlatego, że nie ma tego talu. Przynajmniej ja tam nie wyczytałem. Dobra. Cudny zapach. Naprawdę, kurde, fajny zapach. Taki elegancki, taki no, ładny zapach. Kurde, nie znam się na zapachach. Ale tłustość, śmietanowatość, jogurtowość, no to tutaj chyba na największym poziomie, jaki do tej pory miałem, na największym. Patrzcie, jak to wygląda, jak to się, kurde, nie, ja nakładam to na twarz, bo to
Opatrzcie, jak to leci. Ja nie wiem, czy ja za dużo właśnie wody nie dałem, że to trzeba było po prostu tak jak właśnie wbić troszeczkę tego mydła i potem... Oj, to jest naprawdę tłuste mydło, ale to nie jest mydło a la pienie się, tylko to jest mydło a la smaruję je na twarz. I na twarzy po prostu dozuję wodą. Ładnie pachnie. Bardzo delikatnie, troszkę może miodowo, ale tego mydła, ale one się błyszczy. Naprawdę, kurde. Tak, to mydło moim zdaniem lepiej sobie wziąć, nabić pędzel i na twarzy go wziąć i wyrabiać, nie dodawać wody do michy, tylko drobinę taką, tylko żeby i o kurde. No, to jest po prostu typowy jogurt. Typowy jogurt na twarzy. Typowy jogurt i robi się go dużo i powiem wam, błyszczy. Nic mnie na razie buzia po nim nie piecze i fajnie jakby tak też zostało. Typowy jogurt, to jest najbardziej jogurtowe takie mydełko, jakie kiedykolwiek używałem. Przepraszam, muszę ręce troszeczkę, bo mam wszędzie. To mydło już pomijam, że mam tu wszędzie, na umywalkach i wszędzie. No powiem wam, jogurtowe mydło, to jest już taki jogurt i mówię, tak jak ja to widzę, o włosy, to nabijam pędzel i powolutku dozujemy i dodajemy, ale to jest jogurtowe mydło. Dobra, lecimy. Zapach tak naprawdę tak niby delikatny, ale utrzymuje się cały czas i... I też słodki, mocno słodki. I powiem wam, że cały czas go czuję. To nie jest zapach, do którego się przyzwyczaiłem. I którego przestałem już odczuwać. Ja go czuję cały czas, ale jest słodki, jest delikatny, powiem... Ale powiem, że po chwili może stać się delikatnie taki uciążliwy, bo on jest mocno wyczuwalny, choć nie taki, nie jest mocny niby, ale ja go nie potrafię tak zapomnieć. Jeżeli chodzi o sam przebieg golenia, powiem tak. Powiem tak. Mydełko parametrami nie odbiega mi od tych wszystkich moich dobrych mydeł, które lubię. Czy wiecie, czyli ten poślizg, ta ochrona. Jedna przestroga. Żeby sobie go za bardzo nie rozwodnić i faktycznie jak przełożymy do michy, to nie próbować w misce uzyskać piany, bo to mydło robi się typowy, gęsty jogurt. Lubię coś takiego. No powiem wam, no ja pierniczę, to mydło się po prostu błyszczy. To mydło
wygląda tak perłowo. Mistrzostwo świata. Naprawdę. No. No to panowie, chyba już wiecie, jak się rok kończy. No i chyba powoli zaczynacie zamawiać to mydło. Bo to jest dobre mydło. Jeszcze zobaczymy, jak się skończy moja przygoda z tym mydłem. To znaczy to moje golenie teraźniejsze. Ale to jest po prostu świetna kwestia. Jak tu widzę. Więc chyba wydaje mi się, że będę w najbliższym czasie widział dużo wpisów u nas na forum, że w zakładce, jak ta zakładka się nazywa, wiecie, tam się chwalimy tym swoim wstrętny konsumpcjonizm czy coś takiego, co nie? No, powiem wam, jak ktoś szuka mydła typowego jogurtu, no po prostu tłustego, po prostu, Jezu. Tylko to nie jest piana, to jest po prostu gęsty, świetny, błyszczący jogurt. To już wiecie, co robić. No i chyba jestem pewny, że po tym dzisiejszym moim filmie będzie tych wpisów dużo. Bo to jest dobre mydło. Przynajmniej pod tym względem. Zobaczymy, co będzie dalej. No ja jestem zachwycony, co mnie bardzo cieszy. Chciałem wreszcie znaleźć coś, co mi będzie, co mi zastąpi mojego lidera. Pomijam SV. Nie SV, tylko powiedzcie mi. Pana kremę. Ale coś, co mi wskoczy też tutaj jak gdyby w miejsce Phoenixowych mydeł. Tak. I chyba mi wskoczy. No chyba, że mi będzie buzia coś piekła po tym. Coś się będzie działo nie tak. Ale na razie nic się chyba złego nie dzieje. Bardzo, bardzo fajne widełko. Na razie mówię, na razie nic się chyba nie dzieje. Mówię chyba, bo zobaczymy jeszcze po goleniu, po trzecim przejściu czy coś, ale jakby mnie coś piekło, to już bym czuł. Czy mi będzie twarz ściągać? No zobaczymy. Na razie nic nie ściąga, ale nie chcę mówić hop. Nie chcę mówić hop, bo to wiecie, mydełko. Jest też takie to francuskie mydełko, takie jedno z droższych mydeł, bo to średnia klasa cenowa, w granicach 120 zł, więc to średnia klasa cenowa. Ale jest takie droższe mydełko, no zapomniałem nazwy, które mnie piecze. Więc... No tu jest dobrze, nic mnie nie piecze, wszystko fajnie, no naprawdę fajnie. No i konsystencja tego mydełka. Urocza. I powiem wam, twarz taka lepkawa, taka jak po użyciu jakiegoś właśnie serum albo AS-a w kremie po goleniu. Taka lekko lepiąca, a tak fajnie. Super, super. Super, super, super. No cieszę się, bo wiecie co, bo chciałem troszeczkę wzbogacić swoją szafkę z mydłami właśnie o producenta. I oglądałem na tych YouTubach i widziałem, że to mydło właśnie tak się tak ładnie wygląda i mówię, no powiem wam, twarz pod tym mydle jest tak, jakbym już użył jakiegoś AS-a w formie jakiegoś
kremu. Świetnie. Świetna twarz. No. No. Podczas spłukiwania taki film, ale nie taki zwykły, tylko taki tłustawy, taki... tak. Tak, proszę Państwa. No, na razie jestem pełen zachwytów i cieszę się, że dzisiaj niedziela. Cieszę się, że się na to mydło skusiłem. I cieszę się, że ten zapach, którego nie mam w całości, czyli Sweet and Dandy, kolega Leszek mi podesłał, bo chyba będzie musiał wylądować u mnie po całości. No, jest mistrzostwo. Mistrzostwo. No to powiem Wam kolejne mydło, które zaliczam, no po tym pierwszym już podejściu do tej czołówki moich mydeł, no to jest najbardziej jogurtowe mydło ze wszystkich, jakie miałem. Naprawdę. Ale wydaje mi się, że jego wydajność może być słaba, bo to, co tam dałem, wszystko zużyłem. Ale no świetne jest to. Oczywiście, bierzcie to cały czas, że to jest świetne dla mnie. Bo wiecie, nie mi one podeszły, a ci co lubią talu, no to myślę, że im nie będzie pasowało. Bo tu nie ma talu. Albo ja coś tam źle doczytałem, ale nie widziałem tam w składzie nigdzie, żeby talu pisało. Więc tym osobom, które lubią talu, moim zdaniem nawet nie powinny tego mydła próbować, bo jak lubią talą, to niech zostaną przy tych mydłach z talą. A tutaj nawet szkoda. No, po prostu typowy jogurt. Typowy jogurt. Tu mam gdzieś jakieś syrki. Ale chyba ochrona tego mydełka też jest dobra. Bo tutaj gdzieś miałem na brodzie i tak ja tak dosyć, wiecie, odważnie i mocno dociskam te sprzęty, ale chyba mi nigdzie nic nie chwyciło. No to proszę Państwa, jak ktoś sobie chce, a pewnie już chce, zrobić jakąś prezent świąteczny albo coś takiego, szukać jakiegoś nowych doznań w mydłach, to właśnie znaleźliście. Tylko tak jak mówię, ci co lubią talu, niech sobie dadzą od razu spokój, bo tu nie ma. Jak nie ma, to na pewno będzie niedobre dla nich, a ci, co, którym to jest obojętne, czy jest talu, to wiecie, wątek ohydny konsumpcjonizm, myślę, że niedługo u nas na forum Żytwor pokaże, że ludzie zaczną te mydełka kupować. Powiem Wam, jestem mocno, mocno mega zadowolony, bo tak jak mówię, coś jest. Już nie tylko będę urozmaicał sobie mydła, że kupię kolejne mydło tego samego producenta, tylko wbijam w nowego producenta
jakim jest, wy wiecie co chcę powiedzieć, jakim jest Los Jabones de Joserra. Bardzo hiszpańskie mydło, bardzo mi zrobiło dużą przyjemność swoim po prostu swoją konsystencją i powiem wam tym, jaka jest twarz po goleniu. No kurde. Tak sobie myślę, jak je z Cube'em połączę, Cube się pieni dodatkowo. To robi typowy jogurt maślany taki. To wyjdzie z tego coś ciekawego. No powiem wam, czuję się na twarzy tak jak blisko do Nuavi. Jak po jednym z mydełku do holikołu to było Man of Shadow. Mam super odżywioną twarz. Tak jakbym się jakimiś masłami kremowymi, jakimiś takimi rzeczami po goleniu na... No odżywiło mi twarz świetnie. No kurde, pełen zachwytu jestem. Jestem pełen zachwytu. Wiecie, co jest grane. Dla mnie rewelka, ogólnie niedzielę to mam udaną, bo i obiad już zrobiłem i wszystko. Staram się nie myśleć o tym, że to jest właśnie niedziela, a jeszcze po takim świetnym goleniu, aż wam powiem, szkoda mi wody nakładać. Szkoda mi nakładać wody, bo ja lubię nałożyć wodę po goleniu. Szkoda mi nałożyć Phoenixa serum. Nic nie nakładam. Zobaczę, jak się moja twarz będzie czuła i powiem wam przy następnym goleniu, wtedy już innym mydłem, bo już tam nawet zdjęcie pokazałem, czym się będę golił, a te mydła powoli będę z nich korzystał. Kurde, no rewelacja. Nic nie nakładam. Zobaczymy, czy mi twarz potem jakoś wyschnie, czy coś, jak to się wchłonie, ponieważ ja po mydłach, jak nic nie używałem, to wiecie co, to często mi się potem taka sytuacja działa, że po jakimś czasie bardzo mi twarz wysychała. Tutaj nic, dosłownie nic. Czy mydła? Właśnie nie, mydełka zostało niedużo, bo tak jak mówię, tego mydełka się nie robi na objętość, tylko to mydełko się robi... Na objętość też się robi, ale stopły... Jezus! To jest po prostu, powiem wam, to jest po prostu masło jogurtowe. To się mieni się jak po prostu taki perłowy, mokry, błyszczący, szklisty połysk. Rewelka. Dobra, nie nakładam nic na twarz, bo jest świetnie, choć wiem, że może być pewnie lepiej, bo to są AS-y, ale teraz w formie takiej, żeby od razu sprawdzić, jak się moja twarz będzie czuła na przykład za pół godziny, czy tam za 15 minut, czy potem już za godzinę, jak to będzie wyglądać. Na chwilę obecną mydełko pod tytułem Los Jabones de Joserra i to Sweet Dandy. Niby delikatny zapach, ale bardzo cały czas go czuć i cały czas wyczuwam bardzo miły, sympatyczny zapach, bardzo świetne mydło, rewelacja. Panowie, mam nadzieję, że ci, co szukają jakiegoś mydełka, kupią, ta wiem, że kupią teraz, również powiedzą, że jest niezłe, choć wiem, że część będzie takich osób, że powie, że to jest beznadzieja. I bardzo dobrze, i o to chodzi w tej całej zabawie. Dla mnie rewelacja. Znalazłem kolejne mydło, które zaliczam już po pierwszym goleniu do takiej mojej czołóweczki mydlanej i które będzie u mnie widniało i na pewno kilka takich mydeł do moich rąk trafi. No, bo muszą trafić, no bo jak chcę pokazywać swoje golenia, to też chcę, żeby to było urozmaicone. Bardzo wam pięknie dziękuję za to, że chciało się wam rany boskie. Teraz popatrzę, czy mi się w ogóle nagrywa.
Nagrywa się. Jezu, dobrze. Bardzo Wam dziękuję, że chciałeś nam poświęcić czas w niedzielę na to, żeby popatrzeć na starego dziadka, który tutaj popada w zachwyty i tak się zachwyca, że praktycznie lekko się unosi tutaj przy umywalce jak jogin, ale było się czym zachwycać. Dla mnie było czym, bo mydełko naprawdę świetne. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was do mnie lada moment. Za 2-3 dni wbijam z kolejną maszynką, której nie pokazywałem. No i lecę. I z mydełkiem, które nie pokazywałem. Producenta tego mydła mam, ale jeszcze go nie pokazywałem, więc będą dwie nowości równocześnie. A czemu nie? Trzeba po prostu lecieć na grubo. Tym bardziej, że rok się kończy, żeby było grubo. No wiecie, no. Dobra, trzymajcie się. Lufa, szczoła, do widzenia. Cześć. Żegnam Was dzisiaj bardzo czule. Do widzenia.